W końcu coś się dzieje. O! 75 tysięcy osób, ja od razu wam mówię, tego nie obejrzę całego. Dzień dobry państwu, to pierwsza godzina zero, która jest nie do końca takie, jak będą te godziny zero, bo nie na żywo, ale za to z wyjątkowym gościem, który wyjeżdża do Afryki, więc musimy to nagrać wcześniej. Zapraszamy na rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dwa bieguny lepsze. Chciałem powiedzieć, że w tych okularach pan Dudu ma olbrzymie oczka. Tylko pogratulować atmosfery w rodzinie, natomiast mam wrażenie, że nie w każdej rodzinie jest to zasada dzisiaj i że te napięcia jednak się z każdym rokiem zwiększają. I możemy sobie mówić, że w innych krajach też są duże albo jeszcze większe, ale sytuacja, ta atmosfera w Polsce robi się nieznośna. Robi się nieznośna, że cokolwiek się zrobi, nagle jest przypinana do tego łatka polityczna. Trzeba mieć poglądy z jednego plemienia. I nie mam w ostatnim czasie wrażenia, że politycy chcieliby tę sytuację trochę znormalizować. Mam wrażenie, że to podkręcanie jest wszystkim na rękę. Wie pan, ale tak poważnie. Tak szczerze uważam, że akurat Sonowski tutaj zadał, w sumie stwierdził trafnie, że tak to na dzień dzisiejszy wygląda i wszystkich próbują upolitycznić, nawet moje wypowiedzi na live'ie, w momencie, w którym ja powiem, że nie zgadzam się na pewien lobbying, na pewne uciszanie nas, nie zgadzam się na to, że cenzura tak szybko i stale postępuje, to dostaję łatkę Konfederaty. I czat pisze, że ja na Konfederację głosuję. To jest nieprawdą, bo nie głosowałem na Konfederację, ale nie to jest klucz problemu. Klucz problemu jest to, że w ogóle takie głosy się pojawiają. W momencie, w którym wyrazisz zdanie przykładowo sprzeczne do tego, jakie głosi partia rządząca, to od razu stawiają cię w najbardziej popularnej opozycji. I jest to przykre. Mam wrażenie, że ludzie dali się strasznie podzielić przez politykę. Może to zabrzmi nieskromnie, może ja źle siebie widzę, tak? Bo przecież człowiek widzi siebie w sposób subiektywny. Ale powiem tak, ale... Czasem jak też myślę o tym, jak słyszę różne takie zarzuty, a gdybym ja był prezydentem, jak tam niektórzy mówią, to był, a gdyby ten był prezydentem, to by było tamto. A ja myślę sobie w gruncie rzeczy tak, nigdy nie uważałem siebie za polityka radykalnego. Ja nigdy nie byłem radykalny, ja zawsze starałem się być taki w miarę spokojny, w miarę wyważony. Oczywiście też jestem człowiekiem, mam swoje emocje, mam swoje przeżycia. Pewnie, że mi się zdarzyło też o jedno słowo, czy o dwa zdania za dużo powiedzieć. Kiedy na przykład? Były takie sytuacje, zresztą przepraszałem za to, ubolewałem nad tym kilkakrotnie. Nigdy nie wahałem się powiedzieć, jeżeli uważałem rzeczywiście, że gdzieś powiedziałem coś nie tak, ze względu na emocje, na jakąś szczególną sytuację, bo to zazwyczaj tak bywało. Ale zawsze starałem się patrzeć w sposób w miarę obiektywny i czasem sobie myślę tak, sądzę, że właśnie dlatego zostałem wybrany. Że... I patrzcie, jak to właśnie wygląda w rozmowach z politykami zazwyczaj. Pada jakieś konkretne pytanie i na to konkretne pytanie odpowiedź wygląda w ten sposób, że ktoś po prostu owija w bawełnę i jakąś anegdotkę opowiada. I autentycznie w ogóle nie jest poruszone, nie ma odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane. To jest coś na zasadzie, dlaczego jestem skrybą? Jak to jest być skrybą? Bo pan spodziewa się, że Trybunał... Nie, nie spodziewam się. Orzeknie... Czekam spokojnie, jakie będzie orzeczenie. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo specyficzną sytuację, bo jeżeli spojrzymy na to, co zrobił i co mówi pan marszałek Hołownia, to proszę zauważyć, że pan marszałek Hołownia tak, zdaje sobie sprawę z tego, że od jego decyzji o wygaszeniu mandatów jest środek odwoławczy. Ten środek odwoławczy zostaje złożony do Sądu Najwyższego, przy czym w momencie, w którym składa go Maciej Wąsik składa ten środek odwoławczy wprost do tej izby, do której powinien on być złożony, czyli do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. I dlatego Maciej Wąsik posłem jest według Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Natomiast pan Mariusz Kamiński, jego dokumenty znajdują się i jego wniosek znajduje, znaczy jego środek odwoławczy znajduje się u marszałka. I marszałek dziwnym trafem nagle swojemu osobistemu współpracownikowi nakazuje zawieźć go bezpośrednio do prezesa Izby Pracy w Sądzie Najwyższym i jeszcze sam na konferencji prasowej mówi, że no trzeba było właściwych sędziów do tego wybrać. No to jest po pierwsze sytuacja kuriozalna. Po drugie, sugeruje, że nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej
i że nie uznaje orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Tylko TSUE uznał w tych sprawach, ale kiedy ta sama Izba orzeka o ważności wyborów, czyli o tym, czy pan marszałek Hołownia ma mandat, czy nie, to wtedy to. Ja, mnie to zawsze zastanawia i zawsze mnie to dziwi, bo to na pewno jest działanie PR-owe i na pewno jest to działanie osób, które są odpowiedzialne za to, w jaki sposób przygotowują cię do wywiadu. Czyli jest ten wywiad, ty coś opowiadasz i owszem, tutaj za chwilę leci kontra ze strony osoby zadającej pytanie i ty zamiast na tą kontra jakkolwiek odpowiedzieć, to dalej leci swoją narracją z pełnym przekonaniem i uśmiechem na twarzy. Jest to dziwne. Właśnie dlatego mi się bardzo niezręcznie ogląda rozmowy z politykami, bo mam wrażenie, że jest to po prostu bardzo mocno dopracowane i pod koniec dnia nigdy żaden polityk nie odpowie ci w taki sposób, w jaki byś sobie tego życzył, jaki sobie wymarzył, tylko będzie odpowiadany w taki sposób, w jaki został zbriefowany. Od wielu lat mamy taką sytuację, że wybiera Sejm, a do prezydenta ale przychodzą sędziowie tylko złożyć ślubowanie. Ale panie prezydencie, pan mógł... obowiązkowym elementem wstąpienia do Trybunału Konstytucyjnego i nabycie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest rzeczywiście złożenie panie ślubowania prezydencie, przed pan prezydentem wtedy mógł przyjąć ślubowanie od trzech prawidłowo wybranych jeszcze przez poprzedni Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to od tych trzech... Przepraszam, ale nikt o tym nie wiedział, którzy sędziowie tak naprawdę są wybrani prawidłowo, a którzy nie. Ja osobiście do dzisiaj uważam, że wszyscy byli wybrani nieprawidłowo. Niech się pan nie gniewa. Trybunał Konstytucyjny wtedy, sam pan teraz mówi, że to Trybunał Konstytucyjny ustala, a on jest ostatecznym organem. Panie trzeba było go posłuchać. Panie redaktorze, chwileczkę. No wróćmy do kalendarium. Mhm. No wróćmy. Najpierw była uchwała Sejmu, która... Ale stoicki spokój! Chciałbym tak po ganku na midzie zareagować. Ale spokojnie. Powróćmy do początku ganka. Co zrobiłem nie tak? No tak, zabrakło Warda. I to jest nauczka na przyszłość. Miałem te wątpliwości od samego początku. I teraz uwaga, panie redaktorze, chwileczkę. Sama Platforma Obywatelska wtedy skierowała tą sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Własny wybór. Tak. Ale. A pamięta pan, jakie było orzeczenie Trybunału? Zaraz, chwileczkę. Kalendarium, jeszcze raz. I wtedy właśnie nowo wybrany Sejm podjął dwie uchwały. Po pierwsze, uchylił uchwałę podjętą wcześniej. Przez likwidując ją, tak. Co jest być może rozwiązaniem prawnie dyskusyjnym, ale jednak to zrobił, a nie ma podmiotu, do którego można byłoby to działanie zaskarżyć. A strażnik konstytucji, jakim jest prezydent, to klepnął. Ale prezydent nic do tego nie ma. Nie ma kwelit. Znaczy klepnął. Nie no, pan się na to zgodził, bo pan później przyjął ślubowanie od całej szóstki nowych sędziów. Mam wrażenie, że wchodzimy zakupujemy się trochę... A jaką możliwość prezydent w tej sytuacji miał? Mógł pan, tak jak mówiłem, już ze dwa razy przyjąć ślubowanie od trzech tych prawidłowo, jak orzekł Trybunał. Ale Trybunał orzekł o tym dopiero później. Prezydencie, po uchyleniu tej uchwały i po zapadnięciu następnej. Mam wrażenie, że tylko my dwaj wiemy, o czym rozmawiamy. No nie, dokładnie tak, bo ta sytuacja jest tak zagmatwana, bo nawet szczerze mówiąc od strony prawnej, przepraszam, pan redaktor nie do końca ją rozumie. Mam wrażenie, że stworzyliśmy jakiś ciąg zagadek logicznych. Mazurek jest ewidentnie jest zażenowany. Ani w najmniejszym stopniu. Poza teraz się dowiadujemy. Właśnie, jesteśmy absolutną jednością. Jeżeli chodzi o te podstawowe, najważniejsze kwestie związane dzisiaj z bezpieczeństwem Polski. Tylko trzeba pamiętać jedną rzecz w kontekście potencjalnego konfliktu zbrojnego, że ci analitycy, którzy twierdzą, że konflikt taki jest wysoce prawdopodobny, bo owszem, ja też tym tematem się gdzieś tam zainteresowałem, to mimo wszystko analitycy też twierdzą, że poligonem wojennym stanie się nasz kraj. Więc to, czy my potencjalnie mamy wielu sojuszników, czy nie, nie miałoby większego znaczenia w kontekście tego, że po prostu nasza infrastruktura znowu zostałaby zniszczona i nasze państwo ucierpiałoby na tym najbardziej.